zorganizowane w czwartek w parlamencie Austrii upamiętnienie 77. rocznicy wyzwolenia obozu w Mauthausen pełno było odniesień do agresji Rosji na Ukrainę. Przewodniczący Rady Narodowej Izby Niższej Parlamentu Wolfgang Sobotka wezwał do wsparcia Ukrainy wszelkimi konstytucyjnymi środkami. Łatwo i bez strachu można osądzać dawne zbrodnie i morderców, którzy nie mogą nas skrzywdzić, powiedział Sobotka. W teraźniejszości jest inaczej. Tutaj moralne postępowanie ma swoją cenę i wiąże się z ryzykiem. Atak na Ukrainę należy potępić w najostrzejszych słowach. Kraj ten należy wesprzeć wszelkimi konstytucyjnymi środkami i wykorzystać każdą okazję, która doprowadzi do dialogu i zawieszenia broni, oznajmił.